On dźwiga grzechy świata. Jemu nasze krzyże lekkimi się pokażą. Ból wykrzywia twarz chorego. Obolały oczekuje wytchnienia. Myśl uporczywie tłucze się w głowie, czy nadejdzie czas uwolnienia. Wtem światło prawdy przenika myśli, obejmuje serce stroskane, które drży. Bezwiednie wargi szepczą cichutko: zbawienie przyszło przez krzyż. Pojmuje w lot znaczenie słów, rozumie sens cierpienia, nie pyta dlaczego. Już wie, że uczestniczy w cudzie zbawienia. W cierpieniu łączymy się z Jezusem. Krwawy pot czoło zlewa. Ból przeszywa ciało chore. Twarz łzami się zalewa. W bólu łączymy się z Jezusem, cierpliwy przykuci do łóżka. Modlitwy szepczemy pobożnie, łzami nasiąka poduszka. W płaczu łączymy się z Jezusem, nie poddajemy się rozpaczy, bo ufamy Bogu, mamy miłość, wiarę, nadzieję, cierpienie. Drogę zbawienia wyznaczy. Mówisz, że boli. Mówisz, że cierpisz. Mówisz, Bóg nie ma litości. Otwierasz serce. Rozpalasz ufność i wiesz już, że cierpisz z miłości. Jezus cierpiał za grzechy świata. Bóg, człowiek, poniósł ofiarę. Współcierpiąc z Nim, dzielisz z Chrystusem los. W ludziach pomnażasz wiarę. Śpiewam w rozpaczy pieśń bólu i lęku, składając Ci pokłon, Boże miłosierny. Choć cierpienie rani i smutek obejmuje, wiem, że mam w Tobie wiernego przyjaciela. Ty uwalniasz nas z kajdan i z samych siebie, byśmy mocni pielgrzymowali do Ciebie. Twoja miłość i pomoc niech dziś tu zagości, jak zawsze w dzień każdy, teraz i w wieczności. Uwolnij nas od zła, spełniaj swoją wolę. My zawierzamy, że usuniesz niedolę. Z nieustannym śpiewem, z ufnością bez winy, niech głos nasz, o Zbawco, do nieba popłynie. Niech pokona przestrzeń między ziemią a niebem, niech nic go nie zagłuszy. Oto błagamy Ciebie. Jak łodzie płyniemy w nieznane po bezkresnym oceanie. Co będzie, gdy pobłądzimy? Kto poda rękę, odnajdzie nasz ślad? Pomóż znaleźć cel, który poprowadzi. Zegar życia włączony nieustannie wybija godziny. Każdy dzień rzeźbi czas miłością, przywołując wspomnienia. Momenty ukojenia wyciszają tęsknoty. Miłość góry przenosi, trwa nawet po śmierci. Zegar życia ziemskiego odmierza czas do określonej godziny. Czujność i ufność przybliżą dzień. Thank you.
Lećcie moje marzenia wysoko w chmury. Zamieńcie się w rzeczywistość. Tak marzyła Lidia Nowosa. Rzeczywistość okazała się inna, ale stała się inspiracją do pięknego i bogatego życia, do życia pełnego nadziei, który smutek potrafi zamienić w radość, który w nadziei potrafi znaleźć światło w ciemności. Autorka wzruszających słów, między innymi powstałych tomików Dziękuję Bogu za Magdę, o jedną łzę mniej, z tych właśnie pozycji pochodzą dzisiejsze słowa Lidzi. Jak powiedziałam, już potrafiła przekuć swoje działania w piękną rzeczywistość, potrafiła znaleźć bezsensie, tak można by było nawet powiedzieć, sens istnienia. Stała się wolontariuszką. Pomaga tym, którzy walczą o ostatnie chwile życia. I tam niesie radość. I dziś właśnie Lidia zorganizowała to przepiękne spotkanie. I to właśnie Państwo razem jesteście współautorami tego pięknego wydarzenia. Lidia zainicjowała, ale Państwo swoim odbiorem i każdą złotówką wspomagającą hospicjum dają dowód wielkiej serdeczności i wielkiego humanizmu. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję Lidzi za tak wzruszające, piękne słowa. Moje słowa nie oddadzą ani przeżyć, ani tych pięknych pozycji, które Lidia stworzyła, ale niech te brawa, niemilknące, długie brawa będą przynajmniej skromnym wyrazem naszej wdzięczności, że właśnie w tak wyjątkowych dniach, jak w okresie Wielkiego Postu, potrafimy się zatrzymać w pędzącym życiu, potrafimy spojrzeć inaczej, podnieść głowę do góry, bo jutrzejszy dzień będzie piękniejszy, z wiarą, nadzieją i miłością. I to właśnie Lidia sprawiła, że słowa Jana Twardowskiego można odejść na zawsze, aby być bardzo blisko. Dziękuję Ci, Lidziu. Ale warto było. Dziękuję Państwu przede wszystkim za przybycie, no i za hojne datki.
No ale tego spektaklu by nie było, gdyby nie moje serdeczne koleżanki i gdyby nie uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Chciałabym teraz przedstawić właśnie współautorów. Tak, bo to są współautorzy. Wszyscy Zespołu Państwowych. No w zasadzie tak. Dobrze, to przedstawiam. Pani Stanisława Schroeder. Grała. Proszę. Olivia Kiska, który poprawił tak pięknie muzycznie na gitarze, Patryk Dżaman. Zagrałeś, może ktoś chce jeszcze ich odsłuchać gdzieś, to bym Ciebie poprosiła. A ja podziękuję Wam skromnymi kwiatkami, naprawdę, bo jestem bardzo szczęśliwa, że to wszystko wyszło, że się udało. No i myślę, że Państwo jakieś, nie wiem, fragmenty pozostaną w pamięci, w sercu. Dziękuję ślicznie. Pierwszym utworem był Flow My Tears Johna Donlenna, drugim było Kaprys Arabski Francesco Tarelli i ostatnim była pierwsza część suity pożegnalnej José Luisa Medina. Dzień dobry, ja jestem lekarzem w hospicjum dziecięcym, gdzie Lidia jest wolontariuszem. Dzięki niej tutaj jesteśmy z Państwem. Nie wyobrażam sobie, jak można to było zrobić. To było bardzo trudne przedsięwzięcie emocjonalnie. Muszę Państwu powiedzieć, taką refleksję mam. W sobotę akurat miałem przyjemność być w Krakowie, gdzie wielu mądrych ludzi, posiłkując się Hegelem, Franklem, księdzem Tischnerem, próbowało odpowiedzieć właśnie na podobne pytania. Jaki jest sens naszego życia? Jaki jest sens cierpienia? Myślę, że ta poezja więcej odpowiedziała niż te nasze całodniowe dyskusje. To, co było zawarte w pamiętniku i w Twoich wierszach, to właściwie sens pracy w hospicjum. My te pytania mamy na co dzień. W 2000 roku nie było hospicjum. Pewnie byśmy się wtedy poznali. Mam takie wrażenie, patrząc na to, jak Państwo odbieraliście te szalenie trudne tematy i pytania, jak ważna jest nasza praca. I tak się zastanowiłem, bo zawsze przychodzimy i wydaje nam się to normalne, że jedziemy do tych rodzin. Oni nam takie pytania na co dzień zadają. Dlaczego ja? Dlaczego Bóg mi to zrobił? Czy jest nadzieja? Co będzie po kolejnej chemii? To są te miłości. To jest miłość rodziców. Bardzo trudno jest na to odpowiadać. Czasem nie trzeba na to odpowiadać. I myślę, że ta poezja może nam na co dzień nawet posłużyć, kiedy będziemy mogli Twoimi słowami wspomagać się po prostu. A na co dzień, no to chyba pozostaje nam, nie znając naszego losu, no tak do tego tytułu się odnosić. Pięknie żyć i nie mam innego wyjścia. Dziękuję Ci bardzo.